Tajemnice naszego zdrowia, część trzecia. Dzisiaj będziemy mówili na temat produktów zwierzęcych. And I want to remind you that I said, i chciałbym Państwu przypomnieć, że powiedziałem, że people like to say, yes, my grandfather and my grandmother, they ate meat, and my father, he ate meat, and nothing happened to him. Ludzie to zwykle mówią tak, mój dziadek i pradziadek i babcia i prababcia jedli mięso i żyli długie lata, nic im się nie stało. I bet you liked it too, right? Some of you. A niektórzy prawdopodobnie także mówicie w taki sposób, nieprawdaż? Well, you see, times have changed. Ale widzicie, czasy się zmieniły. And what is eaten today is no longer the same as was eaten in the past. I to, co dzisiaj zjadamy, nie jest już wcale takie samo, jak to, co jedliśmy kiedyś w przeszłości. And then you obviously also know the little story about yes, but. I oczywistą rzeczą jest także, że znana wam jest mała historia, w której mówimy tak, ale. I keep my own little chickens and my own little lambs. Ja mam własne kurczaki. Ja mam własną owieczkę, którą sobie hoduję. And I feed it only the very best. I zawsze staram się podawać to, co najlepsze dla tych zwierzątek. Tak więc zupełnie szczęśliwie się składa, że ja tego problemu nie mam w ogóle. Ale mam nadzieję, że po dzisiejszym spotkaniu zauważycie, że macie ten problem także. So I'm going to work on your excuses tonight. Tak więc dzisiaj muszę się zająć waszymi wymówkami. But we'll do it with a smile. Ale zrobimy to z uśmiechem. Chcę dzisiaj mówić na temat produktów zwierzęcych w naszych czasach. Now that includes everything that comes from domesticated farm animals. I to zawiera wszystko, co pochodzi ze zwierząt domowych. But I will not be talking about dairy tonight because I did it last night. Ale dzisiaj nie będziemy mówili nic na temat nabiałów, bowiem o tym mówiliśmy wczoraj. But I might refer to it here and there so that you can see that the problems I discussed tonight are also in the dairy industry. Będziecie mogli zrozumieć, że problem omawiany dzisiaj dotyczy także całego przemysłu nabiałowego. Now firstly you must know that animal products are totally devoid of fiber. Musicie pamiętać o tym, być świadomi, że produkty zwierzęce całkowicie pozbawione są błonnika. Even meat, which seems very fibrous, doesn't have fiber in it. Nawet jeśli mięso robi takie wrażenie włókniste, to i tak nie posiada właśnie błonnika. And it takes a pretty acid medium to digest animal products. I trzeba naprawdę wiele kwasów, aby strawić produkty zwierzęce. In fact, as I've told you already, to digest egg albumin, the stomach pH has to drop to 1.5. Tak jak już mówiłem Państwu wcześniej, po to, aby strawić jajko, to już nasze pH w żołądku musi dojść do poziomu 1.5. And also to digest meat and products like that, the pH has to drop well below 4. Natomiast jeśli chcemy trawić mięso czy produkty zwierzęce, to pH w naszym żołądku musi podskoczyć aż do poziomu 4. Now 1.5 is well below the pH optimum of the enzyme pepsin in the stomach. Natomiast ten poziom 1.5 jest znacznie poniżej tych ilości enzymów, które potrzebne są do trawienia w żołądku. So obviously this enzyme is working sort of slowly at the job. Tak więc enzym ten pracuje bardzo powoli. And it takes a lot longer to digest animal products than it does to digest plant products. Tym sposobem potrzeba znacznie dłuższego czasu na strawienie produktów zwierzęcych niż potrzeba go na produkty roślinne.
Therefore, the stomach retention time of animal products is greater than the stomach retention time of plant products. To też czas, jaki potrzebuje żołądek na właśnie strawienie tego, jest znacznie większy w przypadku produktów zwierzęcych niż produktów roślinnych. And so the people say, I have a nice satisfied feeling. Tak więc ludzie mówią, ja mam takie dobre uczucie sytości. You know, meat fills me up. I feel I've eaten something. Ja teraz to naprawdę czuję, że coś zjadłem. And I don't get hungry within an hour or two or three again. I teraz przez godzinę, dwie czy trzy w ogóle nie będę się czuł głodny. Well, that doesn't mean that the nutrition is superior. Ale to wcale nie oznacza, moi drodzy, że żywienie jest lepsze. In fact, it means your poor stomach has to work harder to get rid of it. To raczej oznacza, że po prostu spowodowaliście swoim odżywianiem, że żołądek musi trochę trudniej pracować, aby pozbyć się tego, co jest w nim. So if you eat something and after a relative time, let's say 3 hours or so, you feel that your stomach is emptying. I jeśli coś zjecie i powiedzmy po jakimś takim czasie 3 godzin czy tym podobnie, odczuwacie pustkę już w żołądku. That should please you, not render you morose and miserable. Tak więc to wcale nie oznacza, że wy stajecie się bardziej biedni. Now, the longer retention time in the stomach. Tak więc im dłużej przebywa pożywienie w żołądku. Means that certain products like carbohydrates. Oznacza to, że niektóre produkty, takie jak węglowodany, will start fermenting. Rozpoczną fermentację. And so you start getting fermentation products rather than simple carbohydrates as the digestive products. Tym sposobem zaczniecie dostarczać organizmowi sfermentowanych produktów, a nie tych, które bezpośrednio jako węglowodany docierałyby do organizmu. So mainly short-chain fatty acids. Tak więc jest to po prostu zmniejszenie tej ilości odpowiednich kwasów tłuszczowych. And so we get the condition called acidosis. Tak więc wtedy osiągamy stan, który nazywamy acidosis. Zakwaszenie. It lowers your immune response. To w tym momencie obniża wasz system obronny organizmu. And ladies, it will make you wrinkled earlier. I drogie panie, zmarszczki szybciej pojawią się u was. Which is probably a better incentive than the lowered immune response. Sądzę, że to jest chyba silniejszy argument dla was niż ten system obronny. You agree? Okay, great. Then because of the fermentation products and some of the other problems which we'll talk about later, toxic effects are produced in the body. Ze względu na ten proces fermentacji w naszym organizmie, to zauważymy, że pewne substancje toksyczne pojawiają się w naszym ciele. Especially because you're getting too much protein and you have to convert that. Ze względu na to, że dostarcza się organizmowi zbyt wiele białka, które musi zostać przemienione w węglowodany. Quite a lot of this meat protein doesn't get digested on the way down because it goes through too quickly. Dlatego, że dość duża ilość białka zwierzęcego nie zostaje spożytkowana w drodze do żołądka, po prostu zbyt szybko zostaje ona przełknięta. So the bacteria get hold of it in the colon. Tak więc dopiero bakterie, które znajdują się w jelitach, zajmą się tym. And we've been through this before. They don't really like this protein. Diet. A jak już mówiliśmy wcześniej, one nie są zadowolone za bardzo z tej diety białkowej. They convert it to carbohydrate. Tak więc przemieniają to w węglowodany. And you get the ammonia coming off. I w tym momencie pojawia się amoniak. And that causes cell growth or cell proliferation in the colon. I to powoduje, iż następuje w naszym jelicie pomnażanie się komórek bakteryjnych. Now, should there be a little tumor there? Or a polyp that is not quite happy in your intestine. To może być już jakiś maleńki nowotwór, czy jakiś polip, który się pojawia, który niezbyt dobrze się tam czuje. That can be bad news and lead to cancer. I oczywiście będzie to niebezpieczeństwo prowadzące nas do raka. And then there are a few other problems associated with animal products. This is now first just general. Są jeszcze inne rzeczy, które wiążą się, pewne produkty z produktami zwierzęcymi. Mówię tutaj o pewnych rzeczach ogólnie. Even grandfather was subjected to what I'm saying now. I teraz nawet i dziadek miał coś z tym wspólnego, o czym teraz mówię.
Now, meat, especially when it is fried, produces a number of chemicals which are carcinogenic. Mięso, kiedy jest ono szczególnie smażone, wytwarza wiele różnych substancji chemicznych, które są karcerogenne, rakotwórcze. And a common one is heterocyclic amines. Jednym z nich to jest właśnie to już na wszelki wypadek nie będę tłumaczył tych nazw, bo to niebezpieczne. Now there are a whole lot of them. That's what they look like. It doesn't really matter, but they are bad news for you. I nie jest istotne, w jaki sposób wygląda ich budowa chemiczna, ale one wszystkie są dla nas niedobre. Now, if we have a look at, let's say, fried beef and beef extract and chicken and dried fish, etc., you can see that they contain quite a considerable quantity of these substances. I proszę zwrócić uwagę, że jeśli mamy do czynienia ze smażonym mięsem wołowym, czy jakimiś ekstraktami tego mięsa, czy nawet gotowanym kurczakiem, czy jakimiś rodzajami ryb, to zawsze właśnie ta substancja w dużych ilościach jest tutaj wytwarzana. The one that's called A alpha C, you'll find 651 micrograms per kilogram of that in broiled beef. Jedna z nich, która się nazywa A i C, to wytwarza 651 mg na kilogram. Chicken produces a little bit less. Jeśli chodzi o kurczaka, wytwarza on trochę mniej tego. Fish is quite high in this one, which is called IQ. Z kolei w rybie znajduje się bardzo wiele tego, które nazywamy IQ. And cuttlefish is very high in this one over here. Never mind what they are. They're all bad news. Tak więc wszystkie te rzeczy, bez względu na ilości, nie stanowią żadnej dobrej informacji. Now, when you fry something and there's still a bit of fat on it or fat in it, jeżeli coś smażycie, coś, co ma w sobie już tłuszcz, albo na tym jest tłuszcz, then chemical reactions take place within the fat because of the great heat. To reakcje chemiczne następują na skutek właśnie tego tłuszczu ze względu na temperaturę. And another chemical that is formed is called benzopurines. I jeszcze jest inna substancja chemiczna, którą nazywamy benzopuryna. Yeah. That's the number one carcinogen in cigarette smoke. I to jest numer jeden trujący składnik w dymie tytoniowym. Okay, so you can get it from eating fried meat. Możecie to samo uzyskać z jedzenia smażonego mięsa. And here's the good news, if you like this news. I teraz mam dobrą wiadomość, jeżeli wam się podoba coś takiego. One lamb chop with the fat on it. Jeden taki kawałek baraniny z tłuszczem. Fried like a barbecue over the coals with the fire making it black. Co zostanie usmażone tak jak barbecue, czyli na otwartym ogniu. Contains 600 times as many benzopurines as one cigarette. Zawiera 600 razy więcej tej benzynopyryny w porównaniu do jednego papierosa. That's not such good news, eh? To nie jest dobrą informacją, nieprawdaż? I forgot to tell you something just now when I talked about digestion in the stomach. Let me come back to that quickly. Teraz powiem jeszcze coś na temat samego trawienia w żołądku, a potem powrócimy do tego. Hard cheese. Żółty ser, twardy ser. Now, how is hard cheese made? W jaki sposób jest produkowany? The bacteria get hold of it and it bubbles and it carries on until it stops eventually and the bacteria can do nothing anymore, right? Cały czas poddawany jest takim procesom przetwarzaniu na skutek różnych bakterii, aż w końcu bakterie już nic nie mogą z tym zrobić. And then eventually it becomes hard cheese. I tym sposobem staje się już twardym serem. And it doesn't go bad anymore. The best that can happen to it, or the worst that can happen to it, is that green mold might be able to get hold of it, but not bacteria anymore. Zwróćcie uwagę, że nic się z nim więcej nie może stać. Chyba najgorsze to, że pożółknie tak bardzo mocno, ściemnieje na obrzeżach i to wszystko. Bakterie się nim już nie zajmą. Now the bacteria have roughly the same enzymes you and I have. Ale bakterie tam mają te same enzymy, które i ja mam także i wy. Now they can't digest it anymore. One tam nie mogą tego wcale strawić. And even though cheese might have every good thing in it, if you analyze it chemically. I choćby ten ser posiadał nie wiadomo jakie dobre rzeczy, gdybyśmy zanalizowali go, zbadali chemicznie. Your poor stomach has a heck of a time digesting it.
to wasz biedny żołądek i tak ma strasznie ciężki czas, aby poradzić sobie z trawieniem tego. So let's say a mixed plant meal will take 4 hours in the stomach. Tak więc powiedzmy, że posiłek roślinny zajmie 4 godziny dla żołądka, aby go strawił. With meat it could go up to 6 hours. A mięso przedłuży ten czas do 6 godzin. With just a block of cheese in it, it could go up to 10 hours. Natomiast kawałek sera dodajcie i macie już 10 godzin. Just imagine the fermentation going on over there. Możecie sobie wyobrazić, jak fermentacja przebiega cały czas w środku. But back to my carcinogens. Ale teraz powróćmy do tego, co mówiliśmy, tych rakotwórczych. Here was a study done on vegetarians by medical men. It's published in the American Journal of Clinical Nutrition. Badania zostały przeprowadzone przez świat medyczny i zostało to opublikowane w jakimś amerykańskim czasopiśmie żywienia klinicznego. And it was done not by Seventh-day Adventists. Nie zostało to uczynione przez Adwentystów Dnia Siódmego. But they used Seventh-day Adventists because they eat so funny, you see? Or some of them. Oni wykorzystali Adwentystów Dnia Siódmego do tych badań, dlatego że oni tak dziwacznie jedzą. By the way, when I became a Seventh-day Adventist, tak przy okazji, gdy ja zostałem Adwentystą Dnia Siódmego, the first thing I said, to pierwszą rzeczą, którą powiedziałem, is never will I eat like those idiots. Powiedziałem, ja nigdy nie będę jadł tak jak ci idioci. The largest, and this is a quote from this journal. I teraz cytat właśnie z tego czasopisma. The largest and longest ongoing study of all causes of mortality is among Seventh-day Adventists. Badania, które najdłużej i najszerzej przeprowadzane zostały w wszelkich przypadkach śmiertelności, były przeprowadzane wśród Adwentystów Dnia Siódmego. Now let me tell you, Adventists have meat eaters and non-meat eaters. Chciałbym wam powiedzieć, że Adwentyści składają się z tych ludzi, którzy jedzą mięso i tych, którzy nie jedzą. It's not a law of Medes and Persians that you must become a vegetarian. Nie ma żadnego prawa medzkiego czy perskiego, że musicie stać się wegetarianami. So let me say again, let's not set ourselves up as judges of those who are not vegetarian. To też chciałbym jeszcze raz podkreślić, przypadkiem nie stańmy się sędziami nad tymi, którzy wegetarianami nie są. But I like this, at 21 years follow-up on more than 80,000 people. Ale to, co mi się tutaj podoba, że przez 21 lat na ilości ponad 80 tysięcy ludzi. At 21 years follow-up, those whose food habits were more vegetarian. To 21 lat badań nad tymi, których zwyczajem było w większości, aby jeść wegetariańsko. We're now comparing Adventists with Adventists. I zwróćcie uwagę, oni porównują teraz Adwentystów z Adwentystami. So we've cut out alcohol and we've cut out caffeine and all those other poisons that normal Adventists normally don't take. To też zupełnie odkładamy na bok kofeinę czy te inne trucizny, których w normalny sposób Adwentyści nigdy nie spożywają. But those Adventists that were more vegetarian had a lower age specific mortality rates than those with more omnivorous eating practices. Tak więc ci Adwentyści, którzy w większości byli wegetarianami, mieli wiek śmiertelności niższy niż ci, których zwyczaje odżywiania się były bardzo różnorodne. So it pays to be a vegetarian. Tak więc okazuje się, że bycie wegetarianinem miało sens. But in general in Adventists, the cancer mortality is 50-70% lower than the general population. To też przeciętnie u Adwentystów śmiertelność spowodowana rakiem jest o 50-70% niższa niż ogólnie w społeczeństwie. That's a pretty good statistic. To całkiem dobra statystyka. The life expectancy is 12-15 years longer than the average person. Tym sposobem przeciętna wieku jest wydłuża się o około 12-15 lat w porównaniu z innymi ludźmi. But the more vegetarian ones were at the lower scale and the not so vegetarian ones were at the upper scale. Ale teraz zwróćcie uwagę, że ci, którzy byli bardziej wegetarianami, znajdowali się niżej w tej skali, a ci drudzy odwrotnie.
Here is just a table to show you Seventh-day Adventists and non-Adventists. Black is Seventh-day Adventists and white is non-Adventists. Na tych wykresach mamy porównanie Adwentystów Dnia Siódmego z ludźmi, którzy nie są Adwentystami. Te ciemne kolumny to Adwentyści Dnia Siódmego. And you see that many Adventists, they're 55% or so, what do they say, 55% eat meat at least once a week. Zwróćcie uwagę, że tutaj mamy Adwentystów, którzy raz w tygodniu przynajmniej zjadają mięso i to jest 55%. About 28% of Adventists eat meat 1 to 3 times a week. A 28% Adwentystów zjada mięso 1 do 3 razy w tygodniu. 13% 4 to 6 times a week. 13% od 4 do 6 razy w tygodniu. And 6% every day of the week. Natomiast 6% zjada każdego dnia w tygodniu. But you see that non-Adventists have the opposite. Most of them eat meat every day of the week. Zwróćcie teraz uwagę na to, że ludzie, którzy nie są Adwentystami, mają zupełnie odwrotne dane procentowe. Większość z nich je na co dzień mięso. The profiles on milk, you'll see Adventists tend to drink quite a lot of milk. I teraz mamy inne spojrzenie tutaj na spożycie mleka. Adwentyści zwykle jedzą dość dużo mleka. Eggs was about the same, although Adventists ate eggs a little bit more frequently than some of the others. Z jajami to podobnie, chociaż Adwentyści trochę częściej zjadają jaja niż inni. And cheese was also about the same. I podobnie wygląda sprawa, gdy chodzi o ser. So the big difference really lies here in the meat. Tak więc duża różnica znajduje się tutaj w spożyciu mięsa. And there's quite a proportion of Adventists, there's 16 or 18%, whatever that is, that, yeah, it's 18%, that eats eggs every single day. I jest 18% Adwentystów, którzy zjadają jaja każdego dnia. Here is the shock. I teraz mamy coś, co szokuje. We had a graph like this already. Relative risk. Remember, if it's more than one, then it gets to be bad news, right? Pamiętacie, tutaj mamy to relatywne względne ryzyko zachorowalności na raka i mamy świadomości to, że wszystko, co powyżej 1, to jest już niebezpieczne. And here are days per week meat consumed. A tutaj mamy poziomo dni w tygodniu spożywania mięsa. And this is the effect on men. I to jest jakie skutki wywołuje to u mężczyzn. The most dramatic effect is on diabetes. Najbardziej dramatycznie przedstawia się to w przypadku cukrzycy. You eat meat more than 4 times per week and diabetes takes off like a rocket. Proszę zwrócić uwagę, że kiedy spożywamy mięso więcej niż 4 razy w tygodniu, w tym momencie cukrzyca podnosi się dramatycznie. But there's a nice correlation between prostate cancer and heart disease. A również istnieje porównawczo wyniki zachorowań na raka prostaty oraz na choroby serca. And also quite a nice correlation over there between colon cancer and meat consumption. Podobnie jest także w przypadku raka jelita grubego. You know why now? Because of those carcinogens, the more you eat, the more likely you can have cancer. I pamiętajcie o tym, co mówiliśmy, że im więcej spożywacie tego mięsa, tym bardziej prawdopodobne zachorowanie na raka. In women, coronary heart disease, a slight correlation over there. U kobiet z kolei choroby wieńcowe serca to znajdują się właśnie na tym poziomie wskazanym. And with ovarian cancer. Oraz rak jajników. Now remember, these effects are additive. So meat plus eggs plus this plus that, it gets pretty bad. And you will remember yesterday that milk caused prostate cancer in men. Pamiętajmy zatem, że jeżeli do mięsa zaczynamy dodawać te wszystkie inne elementy, to wszystko powoduje nagły skok. I pamiętajmy z wczorajszego spotkania także, że mleko wywołuje u mężczyzn raka prostaty. So a milk-eating, meat-eating man is at far greater risk than one who doesn't do those things. Tak więc mężczyźni, którzy spożywają i mięso, i piją dużo mleka, u nich ryzyko jest znacznie silniejsze. Again, consumption of eggs is positively correlated in men with prostate cancer and colon cancer. Proszę zwrócić uwagę teraz, że jeśli chodzi o spożycie jaj, to u mężczyzn zauważamy, że ma to bardzo silny wpływ na raka jelita grubego oraz raka prostaty. No wonder colon cancer and prostate cancer are the top killers
in the cancer category of men. I zwróćmy uwagę, że właśnie rak jelita grubego oraz rak prostaty u mężczyzn stoi na pierwszym miejscu jako główni zabójcy. Now ladies, you have nothing to smile about. Look what happens with egg consumption in the women. Drogie panie, popatrzcie, co się dzieje u was, jeśli chodzi o spożycie jaj. There's a dramatic correlation between egg consumption and ovarian cancer. Zwróćcie uwagę, że istnieje bardzo silna zależność w spożyciu jaj i rakiem jajników. In fact, that is the one cancer where Adventists are not very much better off than the world. Faktycznie istnieje jeden rodzaj raka, gdzie Adwentyści nie są lepsi niż pozostała część świata. So, women who consume fewer eggs are better off than those that consume many eggs. Tak więc lepiej czują się kobiety, które spożywają niewiele jaj, niż te, które spożywają ich wiele. Right. So what I've been saying now also affected grandfather and grandmother. Tak więc to, co teraz wam powiedziałem, dotyczyło równie dobrze waszej babci i dziadka. So the story was the same for them as it is for us. Tak więc wszystko to w takim samym stopniu dotyczyło ich jak i nas. But now I want to tell you why we are worse off than they were. Ale teraz muszę wam powiedzieć, dlaczego my jesteśmy w znacznie gorszej sytuacji niż oni. And why it is going to get even worse. I dlaczego ma to jeszcze się pogarszać? From about the 1980s, something dramatic started happening in the world. Od roku 1980 coś stało się na świecie. This is now infections caused by bacteria in the Western world, and these specific graphs are for the United Kingdom. Są to rzeczy związane z pewnymi bakteriami pojawiającymi się w świecie zachodnim, a te dane pochodzą z Anglii, ze Zjednoczonego Królestwa. And of all the European countries, I'd like to point out that the UK has some of the most stringent laws regulating the health world. Chciałbym wam powiedzieć, że ze wszystkich europejskich krajów, właśnie w Anglii, prawo jest najbardziej ścisłe, gdy chodzi o wpływ na nasze domowe sprawy. So the situation in the rest of the world, like Africa or Asia or wherever, is absolutely almost out of control. To też sytuacja, która pojawia się w innych miejscach, w Afryce, w Azji, w innych jeszcze państwach, jest zupełnie poza jakąkolwiek kontrolą. And the World Health Organization's children arm, UNICEF, Światowa Organizacja Troszcząca się o Dzieci, UNICEF, has said that in the 1990s, in this decade, powiedziała, że w tym dziesięcioleciu, w lat 90. Probably 100 million children alone will die from infectious diseases. Prawdopodobnie 100 milionów dzieci umrze tylko na skutek różnego rodzaju infekcji zakażeń. Can you imagine that statistic? Potraficie sobie wyobrazić tę statystykę? And old people are also very, very vulnerable. I ludzie w starszym wieku tak samo podatni są na to. Now this is what happened since the 1980s. All of a sudden bacterial infections started climbing. This is Campylobacter. It is a bacterium that you find largely in chicken. I proszę zwrócić uwagę, że od 80 roku nagle pojawiły się pewne bakterie. Ta czerwona linia wskazuje na Campylobacter, to jest bakteria pojawiająca się głównie w kurczakach. It's not a killer, but it causes diarrhea and makes you gives you food sickness. To nie jest aż tak groźne, ale powoduje różne schorzenia i mamy problemy z naszym układem pokarmowym. But of course if you're old or small, then you are at risk. I pamiętajmy, że bez względu na nasz wiek, czy jesteśmy jeszcze mali, czy jesteśmy już starsi, to i tak jesteśmy przedmiotem tej choroby. In fact, the World Health Organization has recognized diarrhea as the number one killer of little children and babies. I proszę zwrócić uwagę, że właśnie Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje na to, że szczególnie małe dzieci stają się przedmiotem właśnie działania tych bakterii. You know, in Africa, where I come from, the situation is so bad. I ja zauważam, że jest to tak bardzo zła sytuacja.
that they use a conductivity meter when the children are brought to hospital. Że zaczynają w jakiś sposób mierzyć stan elektryczności naszego organizmu u dzieci. So they put an electrode on the finger of the child and on the toe of the child. Tym sposobem doczepiają pewne elektrody i do palców, i do palców rąk i nóg u dziecka. And if you have a lot of diarrhea, then you have few electrolytes. I wtedy, kiedy cierpimy na biegunkę, to wtedy mamy znacznie obniżoną tą elektryczność organizmu. And that of course increases the resistance to a current passing through the body. I oczywiście to w tym momencie zwiększa jeszcze możliwość działania tych rzeczy na nasze ciało, na organizm. But the beds are full. The hospitals are absolutely overcrowded. Ale szpitale są przepełnione, wszystkie łóżka są przepełnione pacjentami. So a sick child is just measured quickly. Tak więc bardzo szybko bada się takie chore dziecko. And told if there are enough electrolytes not to bother them now, wait till he's sicker than that, then he might be able to get a bed. Tak więc zostawia się je, jeżeli nie mają tego ładunku elektrycznego i przechodzi się dalej do dzieci, następne. If I really wanted to be naughty now, I'd say that the hospital is up to its ears in, and I won't say what. Ja mógłbym powiedzieć, że po prostu w szpitalach mają tego już powyżej uszu. Okay, so Campylobacter since the 80s has climbed dramatically. And here since 83 the graph is virtually an exponential. Today it's sitting up there somewhere. Proszę zwrócić uwagę, że mniej więcej od 83 roku właśnie wpływ tej bakterii Campylobacter nastąpił tak silny, że już w dzisiejszych dniach jest on gdzieś tam bardzo wysoko. And here we have Salmonella infection since 1985 up it goes. I od 85 roku możemy zauważyć także silny wzrost salmonelli. Listeria. Zakażeń salmonellą. Boy, that is a nasty piece of work, that one. Listeria to jest też taka bardzo natrętna bakteria. It can kill you. Może was nawet zabić. It can cause blindness. Może spowodować ślepotę. If you are pregnant, your child will be stillborn. Jeżeli jesteście ciężarną kobietą, to wasze dziecko będzie to miało wpływ na wasze dziecko, na urodzenie. And we've recently had a number of listeria outbreaks in Africa. I teraz ostatnio zauważyliśmy dość dużo przypadków tego w Afryce. But we've also had quite a considerable listeria outbreak in Switzerland. Ale także zauważyliśmy dość dużą ilość przypadków listerii w Szwajcarii. Well, salmonella occurs in eggs and meats and things like that. Wiemy, że salmonella pojawia się w jajach, w mięsie i tego rodzaju potrawach. But listeria seems to prefer the soft cheeses and the fish. A listeria to wybiera sobie raczej takie lekkie serki i ryby. Now, what has happened since the 80s that all of a sudden, even in worlds where cleanliness has become paramount. Co się stało zatem od lat 80. na świecie, w momencie, kiedy wydaje się, że troska o czystość stała się już taką pewną stałą rzeczą? Why has it gone up? Dlaczego to się unosi? I might understand that in a third world country, but in first world countries? Ja mogę rozumieć, że coś takiego się dzieje w krajach trzeciego świata, ale w świecie tym pierwszym? So tonight I want to look at modern animal husbandry with you. To też musimy przyjrzeć się temu, w jaki sposób odżywiamy i troszczymy się o hodowlę zwierząt. British Government Farm Animals Welfare Committee statement. Jest to takie orzeczenie brytyjskiego rządu, gdy chodzi o sprawę prowadzenia farm zwierzęcych. There is no evidence that the inability to turn round per se causes stress. Nie ma żadnego dowodu, że niezdolność odwrócenia przypadków stresu. The ethical arguments must be regarded as weak. Etyczne argumenty muszą być uznane za słabe. And there is no justification for revising the code to permit animals to turn round. Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla odwrócenia kodu, który by pozwalał zwierzętom, aby zawróciły. And this despite the previous Bramble Committee, which decided the other way around. I to pozwalało jakiś tam inny komitet do wyciągania pewnych wniosków i odwrócenia tego całkowicie. So in modern animal husbandry, animals are put into cages so that they cannot turn around.
Tak więc tym sposobem zaczęto zwierzęta w hodowlach umieszczać w pewnych klatkach, tak że nie mogły się w ogóle ruszać nawet. Because to move takes energy, and if you use energy, then they don't grow so fast. Dlatego, że poruszanie się zwierząt powodowało wykorzystywanie energii i tym sposobem zwierzęta nie rozwijały się, nie rozrastały tak szybko. So the animal has to stand still and cannot move. Tak więc zwierzęta musiały stać w klatkach bez ruchu. Egg-laying chickens are put into cages which can house four chickens next to each other. Kury nioski zostały ustawiane tak obok siebie w klatkach także po cztery kury. But they put five into the cage. Ale zaczęto jeszcze piątą kurę dokładać im. So one chicken always sits on the back of another. Tak więc zawsze jedna z nich musiała siedzieć na grzbiecie drugiej. Of course they peck each other then. Oczywiście cały czas dziobały się. So they are, and they scratch each other. I drapały się także. So they are declawed and de-beaked. Tak więc tym sposobem trzeba było im odciąć szpony i także dziób. And of course the food that they receive is a certain size. I oczywiście tym sposobem trzeba było dostosować wielkością pokarm, jaki im podawano. Because two pecks takes more energy than one peck. Dlatego, że dwa dziobnięcia wymagają zużycia więcej energii niż jedno dziobnięcie. Chickens for meat are housed on flat floors. Natomiast kurczaki produkowane dla mięsa gromadzone są na takich dużych przestrzeniach. Because they tend to sit, they're too heavy. Dlatego, że one muszą siedzieć, bo są zbyt ciężkie. But they sit one next to the other. Ale siedzi jeden kurczak obok drugiego. And the light stays on for 23¾ hours. I światło pozostaje tam przez 23 godziny i 3 czwarte. It only goes off for 15 minutes, otherwise the chickens don't get used to darkness in case of a power failure. I tym sposobem, gdyby więcej niż 15 minut światła nie było, to kurczaki nie są przyzwyczajone do ciemności. Now, what are these chickens fed under these conditions? Tak więc, jeżeli w takich warunkach, jak się karmi te kurczaki? They are fed carcass meal. Podaje się im przemielone odpady po prostu ze zdechłych zwierząt, już rozpadających się, przemielone i to jest pokarm. And also carcass meal is made from animals that die from disease in hatcheries and in chicken farms and what have you. Zwróćcie uwagę, że ten pokarm jest produkowany ze zwierząt, które bez względu na co padły. Mogły być to schorowane zwierzęta z różnymi chorobami. They also fed blood meal, that's the blood drained in the abattoirs, which gets dried. Oczywiście jest to także krwawy pokarm, dlatego że tam z krwią także się robi. And of course fish meal. I także pokarm pochodzący z ryb. But then a large portion of the diet can also consist of recycled chicken manure. I to także, moi drodzy, dość duża część diety tych kurczaków pochodzi faktycznie z odchodów kurczęcych, kurzych. And because they are all so close together, a ponieważ one są tak blisko siebie, te zwierzęta, any disease tends to go through the whole lot. Zupełnie oczywistą rzeczą jest, że choroba może rozprzestrzenić się bardzo szybko przez całe stado. And so it is that every day they walk down the aisles of these hatcheries. Tak więc każdego dnia przechodzą wzdłuż tych wąskich przejść owych kurników. And any dead chickens are put into the center. I każdy zdechły kurczak jest wyrzucany do środka. And they are carefully counted. I one z uwagą są przeliczane. And if the death rate goes beyond a certain point, i jeżeli śmiertelność powiększa się, czy dochodzi do pewnej granicy, then it's no longer economical to keep the hatchery going. To w ogóle nie jest ekonomiczne, aby całe stado utrzymywać dalej. They tend to try and reach a certain mass of chicken. Oczywiście starają się stale uzyskiwać odpowiedniej wielkości kurczęta. But if things go wrong, ale jeżeli coś nie tak się układa, then they will harvest even at a smaller size. To wtedy decydują się oczywiście na zabicie stada, nawet jeśli jest ono znacznie mniejsze. So I always tell the folks. Tak więc pomyślcie. If you see these specials in the supermarket, baby broiler. Jeżeli zauważycie te specjały w waszych sklepach, które nazywają się broilerami.
Note that they are marketing at that size. I jeśli one nawet nie są takiej wielkiej, takiej dużej wielkości, jak powinny być. Because tomorrow that chicken might have been dead by itself. To jest to dlatego, że po prostu jutro to kurcze zdechłoby samo. Make sense to you? Czy rozumiecie teraz, jak to jest? Now the dead ones that are in the middle. Oczywiście te zdechłe kurczaki są już w środku. As I said, go to the carcass meal factory. Tak jak powiedziałem, te zabiera się za to do tej fabryki, która tworzy pokarm dla stada. But not everywhere. Ale nie wszędzie. Many farms have what we call food chain farms. I jest wiele farm takich, które mają także taki łańcuch produkcyjny żywności. And the food chain farm. I tego rodzaju farmy. We'll have the chickens and we'll have pigs and we'll have sheep, for example. Będą miały tu kurczaki, tutaj powiedzmy hodują także świnie, a tam jeszcze jakieś inne zwierzęta, owieczki. Now the pigs get a very special diet. Jeśli chodzi o świnie, one mają szczególną dietę. They get all the eggs from the hatchery that don't hatch. Tak więc świnie otrzymują te jaja, z których nie wykluły się kurczaki. Okay, so it's rotten eggs. Tak więc są to najczęściej zbóki. Plus the pigs get the dead chickens. I oczywiście otrzymują świnie także te zdechłe kurczaki, które padły same. And in the very sophisticated setups. I w to taki bardzo skomplikowany sposób przygotowania. They put the pigs into rows of 5 or 6. Ustawiają te świnie w rzędach po 5 lub 6. And the first pigs get the chickens and the rotten eggs. I ta pierwsza świnia otrzymuje tego kurczaka, oczywiście zdechłego, i te zepsute jaja. And the last one gets what comes out the other side of the first pigs. Natomiast ta ostatnia zjada to, co już wyszło z drugiej strony tej pierwszej świni. And just to change the menu. Po to, aby zmienić to menu. They change the pigs round once a week. To po prostu raz na tydzień zmieniają kolejność tych świń. And now you think I'm joking, right? Wy teraz myślicie, że ja sobie żarty robię. I give a course at my university on animal husbandry. Ja na moim uniwersytecie zrobiłem. My postgraduate students say to me, "You're lying. It can't be that bad." I jeden z moich studentów powiedział: "Kłamiesz, to jest w ogóle niemożliwe, żeby tak było." And then I make a point of taking them on a field trip. To też udało mi się, aby zabrać tych studentów właśnie na pole gdzieś tam w podróż na farmę. And for at least a week after that, they're all vegetarian. I dokładnie tydzień później wszyscy byli wegetarianami. Now sheep will not eat chicken manure. Pamiętajmy, że owce nigdy nie będą zjadały odchodów drobiowych, kurzych. So what they do is they put them in the pen and allow the sheep to eat the grass virtually away. Tak więc to, co robią, to pozwalają, aby owce zjadały już samą trawę. And then they put the sheep in while they cover the ground with chicken manure. Ale później wprowadzają owce tam, gdzie cała ziemia przykryta jest tymi odchodami kurzymi. And because they try and eat the grass, they get the chicken manure in. I ponieważ owce chcą zjeść trawę, w związku z tym i tak muszą po drodze rozprawić się z tymi odchodami kur. But cows in the stalls are regularly fed chicken manure. Ale mięso wołowe, które później znajdzie się w sklepach, to pochodzi z krów, które normalnie, regularnie były odżywiane odchodami kurzymi. Now this is happening in all industrialized countries. I'm talking about the first world countries of the world. To jest coś, co dzieje się we wszystkich krajach w pełni uprzemysłowionych. Mówię o tej grupie krajów pochodzących z pierwszego świata, jak to mawiamy. This is not some backwater stuff. This is called science. Mówmy o tym, że to nie jest coś takiego złego. To jest właśnie to, cośmy osiągnęli. Taste magazine, March 1990. Modern day abattoirs, in common with the rest of the industry, are more concerned with speed of efficiency of throughput than with the well-being of their charges. Extreme stress and terror are endemic. Tutaj jest cytat z jakiegoś artykułu z marca 90 roku z czasopisma Taste, czyli Smak.
ten fragment mówi o tym, że jest to bardzo powszechne w pozostałym przemyśle, aby bardziej koncentrować się na prędkości i efektywności produkcji niż na trosce o dobro hodowanych zwierząt. And then machinery is so infrequently cleaned that the fat and grease clinging to it grows mold. Potem jest jeszcze jedno zdanie z tego cytatu, że maszyny wykorzystywane są tak rzadko czyszczone, że tłuszcz osadza się wszędzie tam i powoduje taką maść na brzegu. In some slaughterhouses they inject a muscle relaxant called Pro-Tem. A w niektórych rzeźniach bardzo silne środki powodujące zupełne zesztywnienie mięśni wstrzykiwane są do zwierząt. Przed zabiciem oczywiście. And of course to cope with all this modern animal industry. I jeszcze jeśli mamy mówić o tym dzisiejszym współczesnym przemyśle hodowlanym. And because disease must be prevented, especially in view of what they're being fed. Ze względu na to, że przecież musimy się ustrzec w jakiś sposób przed chorobami, bo my jesteśmy odżywiani tym, co jest produkowane. For a few decades now, they have been adding many chemicals to the food of the animals. Od kilku dziesięcioleci dodaje się wiele różnych chemicznych substancji zwierzęt. One of the substances is called PBB. Jedna z takich substancji ma nazwę PBB, which happened after a while to cause such rashes on the animals, on the udders. Po jakimś czasie spowodowało tego rodzaju straszne owrzodzenie zwierząt. And eventually they had to slaughter and destroy thousands of carcasses. W wyniku tego trzeba było aż tysiące takich zwierząt spalić. Zabić i spalić. This is the very this is quite a good Swiss magazine which is called The Observer. Mamy tutaj takie dobre czasopismo szwajcarskie o nazwie Obserwator. Talking about doping in the cow shed. Które mówi o tym zagłębieniu się do stajni. See the cows eating obory. All those pills? Not really, but that's basically what happened. Popatrzcie, co tam zjadała ta krowa. Now, I've been collecting and I've got a whole host of them of newspaper clippings from many places of the world. Ja zbieram i mam cały dom pełen różnego rodzaju fragmentów, cytatów, artykułów z całego świata. This language you won't understand, it's Afrikaans. Nie rozumiecie tego języka, bo to jest Afrikaans. But it says cattle die from feed mixture. I tutaj jest powiedziane, że bydło zdycha na skutek zjadania mieszanki, którą się odżywia. Right, then it says over here that some farmers lost about 400,000 zloty, new zloty. I tutaj jest powiedziane, że jakiś farmer stracił około 4000 nowych złotych polskich. And what caused the death was chicken manure. A powodem było właśnie te odchody kurze. Which contained a substance fed to the chickens to make them grow faster. Które wykorzystywano po to, aby kurczaki mogły rosnąć znacznie szybciej. I want to ask you, if the cattle died from that, what effect do you think it has on us when we eat those chickens that are being fed that stuff? To mam pytanie dla was. Jeżeli z tego powodu zdychało bydło, no to co stanie się z nami, prawda? Jeżeli my zjadamy teraz to mięso. Salmonella in the chickens is causing concern. Również salmonella znajdująca się w kurczakach powoduje, że ludzie zaczynają się zastanawiać. In recent surveys in Canada, in the United States, in South Africa, in Europe, they have found virtually no chicken hatcheries without salmonella. W ostatnich badaniach, zarówno w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Afryce Południowej i Europie, wskazuje, że nie ma żadnych niemalże już kurczaków, które nie zawierały salmonelli. Health alert over chickens, salmonella outbreak in flocks. Time and again you see it in the news. Zatem jest to wielkie ostrzeżenie, dlatego że w stadach panoszy się salmonella, w stadach kurczę. Contamination of chicken eggs is occurring countrywide. Podobnie jak i zepsucie, zanieczyszczenie jaj kurzych jest czymś, co zaczyna być powszechne na całym świecie. You know that magazine? Inne jeszcze czasopismo, Der Spiegel.
So even the Spiegel says deadly eggs and puts them in a coffin. Zwróćcie uwagę, nawet czasopismo Der Spiegel mówi o śmiertelnych jajach i umieszczono je w trumnie. In fact, concern is so widespread. Faktycznie tak szeroko już rozprzestrzeniła się ta troska i niepokój. That many countries are introducing legislation. Że wiele krajów zaczyna wprowadzać pewne prawne ograniczenia. In the Netherlands, w Holandii, Belgium, Belgii, France, we Francji, England, w Anglii. It is now illegal to serve an egg that's not thoroughly cooked in a restaurant. Musicie zdać sobie sprawę, już jest nielegalną rzeczą podanie jajka, które nie zostałoby na twardo dobrze ugotowane. W restauracji nie wolno podawać. But of course we'll all say it doesn't affect us because I have my little chickens in my garden. Ale my zawsze to powiemy teraz, ale to nie ma nic wspólnego z nami, dlatego że ja mam tego mojego kurczaczka w ogródku własnego. But really, it's important to note that the world is screaming about this problem. Ale ważną rzeczą jest, abyśmy byli świadomi, że cały świat już dzisiaj krzyczy na głos o tym problemie. Thank heaven there's still fish. At least something I can eat, right? No, ale teraz się zajmijmy rybami, bo przynajmniej jest to coś, co mogę zjadać. I'm so mean. Did you bring your eggs and tomatoes, by the way? Przynieśliście ze sobą te pomidory zepsute i jaja, tak jak mówiłem? No matter where you turn in the world, these are headlines that you will see. The poisoned earth. I teraz zwróćcie uwagę, znowu są takie nagłówki różnych czasopism, jak zatruta ziemia. But whether you're talking about China, bez względu na to, czy mówimy o Chinach, or South America, the poisoned Amazon, czy o południowej Ameryce, o zatrutej Amazonce, Amazonii, the freshwater aquifers of the world, tam gdzie przecież świeża woda, czysta woda była na pierwszym miejscu w świecie, the world is taking a real pounding when it comes to pollutants going into the water. Dire straits. Here is this big oil tanker that just landed off the coast of Scotland recently. Zwróćcie uwagę, że świat jest coraz bardziej w zagrożeniu, że zostanie zanieczyszczony. Tutaj mamy przykład takiego tankowca, który w pobliżu Szkocji uległ zniszczeniu. Beaches hit by health ban. Tak więc nawet i nasze plaże są uderzone sprawami zdrowia. You know, a photograph that I still want to take. Wiecie, jest fotografia, którą ja chciałbym sobie zrobić. Is of some fisherman standing next to one of these signs, swimming forbidden, pollution. I stał kiedyś człowiek wędkarz z wędką, starając się coś złapać, obok niego był znak, że pływanie jest zabronione, bo jest skażenie. Catching his fish. Ale on łapał ryby. Beaches hit by health ban. Tak więc zwróćcie uwagę, że nawet nasze plaże są już zagrożone. In the North Sea, seals have been washing out, dying from weakened immune systems. Podobnie i na północy zwierzęta, duże zwierzęta, ssaki morskie zostają wyrzucane na brzeg martwe. Now you might say, well, that's Europe, that's very polluted up there. Ale powiecie, no to jest Europa, to tam na północy jest wielkie zanieczyszczenie. You know, from the last war, mustard gas canisters are beginning to leak. The North Sea is so polluted. Wiecie, że z ostatniej wojny światowej jeszcze wciąż pozostały jakieś beczki, które teraz rozpuszczają się i przedostają się chemikalia, zanieczyszczając wodę. But people say the situation is irreversible. I tym sposobem mówią, że sytuacja jest nie do odparcia tam. A recent survey of the Great Lakes of America. Natomiast ostatnie badania wielkich jezior amerykańskich. They said it would cost $280,000,000,000 to clean it up. Powiedziano, że trzeba będzie 280 tysięcy milionów dolarów amerykańskich do oczyszczenia, żeby oczyścić te jeziora. Nobody can afford that. Nikt nie może sobie na to pozwolić. Just before I came here. Zanim przybyłem tutaj do was. Off the west coast of Africa, where there is no industry. Na zachodnim wybrzeżu Afryki, gdzie nie ma żadnego przemysłu. Thousands of seals were washing up dead on the coast. Tysiące tych ssaków morskich zostało wyrzucanych martwych na brzeg. The same happened in North America. To samo stało się w Ameryce Północnej. If we look at the world's fishing harvests, they're plummeting. This is in New England. This is there in
near America. Jeżeli popatrzymy na Nową Anglię, stan w Ameryce, to zauważymy, te dane stamtąd wskazują na to, że połowy spadają bardzo. Now you might say this is only from overfishing. Powiecie, że to z powodu tego, że wyczerpały się już zasoby. If we look at Namibia, that's off the west coast of Africa. A jeżeli popatrzymy na zachodnie wybrzeże Afryki, na Namibię, the sardines have plummeted from 1,400,000 tons down to virtually nothing. Zwróćcie uwagę, że sardynki, które były tam zbierane w ilości 1,400,000 ton, już w tej chwili spadły do zera. Nie ma. Now this is the other arm of my research. A teraz jeszcze drugie ramię, inne ramię moich badań. And I have about 6 postgraduate students working with sea fisheries going out on the big research vessels. I mam jeszcze 6 takich moich współpracowników, którzy prowadzą badania naukowe nad owocami morza. And look what we found in the late 80s. All of a sudden a blip and then up went something which we call atresia. Proszę zwrócić uwagę, co się stało. Nagle po 1988 roku nastąpił wielki spadek i ponownie wzrost czegoś, co nazwaliśmy atresia. Now, I'll need to tell you what atresia is. Ja teraz muszę powiedzieć wam, co to jest ta atresia. When a fish is about to lay eggs, gdy ryba jest gotowa już do składania tarła, those eggs increase in size, to te jaja jakby pomnażają się wewnątrz niej. And then the fish lays the eggs. I później ryba składa te jaja. Now when the fish has atresia, natomiast kiedy ryba choruje na tę atrezję, the eggs grow in size, to te jaja zaczynają rozrastać się w niej. But the fish either doesn't get the energy or doesn't have the resources. Ale wtedy ryba albo nie posiada wystarczająco sił, albo po prostu nie ma żadnych środków, to lay those eggs, aby składać te jaja. So they start just going back into nothing. Tak więc one z powrotem jakby kurczą się i zanikają. Now, one of the reasons why it could happen if there isn't enough food. Jednym z powodów, dla których może to istnieć, to to, że brak jest po prostu żywności. But remember how few fish there are. Ale pamiętajmy, ile tam jest ryb. So there should be lots of food. To tam w takim razie wiele powinno być żywności. There's something very wrong with these fish. Jest coś niedobrego z tymi rybami. And here is something very fascinating. I jest tutaj teraz coś, co jest bardzo fascynujące. They've got statistics back to 1956. Tutaj statystyka cofa się aż do roku 1956. This is the tons of oil that can be extracted, the percentage of oil that can be extracted from one ton of fish meal. Tutaj mamy procentowo podany ilość oleju, jaką możemy uzyskać z potraw rybnych. So they take the fish meal, they dry it. Tak więc biorą teraz te ryby i suszą. They extract all the oil. Starają się odciągnąć cały olej. And what's left goes to the animals and the oil goes to the shops. I to, co pozostało, to dajemy jako pokarm dla zwierząt, natomiast olej wędruje do sklepów. Now in 1956 you could get about 55% of oil out of that ton of fish meal. W 1956 roku można było około 50% oleju uzyskać z tony tak. And then it dropped, so that here in the early 80s to late 80s you could still get about 37% oil out. Ale proszę zwrócić uwagę, że tak to spadało, aż mniej więcej w połowie czy w drugiej połowie lat 80. uzyskiwano mniej więcej 37%. Now the oil in the fish is an indication of its vitality. Natomiast ilość tego oleju w rybie jest wynikiem, ma wiele wspólnego z żywotnością tej ryby. In 1993 you can get less than 10% oil out. W 93 roku możemy uzyskiwać już mniej niż 10% oleju. Do you know what that means? Czy wiecie, co to oznacza? Fish is not what it used to be, that's what it means. To oznacza, że po prostu ryby już w tej chwili nie żyją tak jak kiedyś. This is a little piece of a lake called Lake Malawi, one of the biggest lakes in the world. Tutaj mamy fragment jeziora Malawi. No industry whatsoever around. Nie ma tam nigdzie w okolicy żadnego przemysłu.
Just blacks sometimes washing themselves and what have you in the Tylko water. Tylko tyle, że ludzie tam czasami sami się myją czy coś tam piorą. They sent a sample of this water to a chemical lab without telling them where it came from. I wysłano do badania trochę wody z tego jeziora do laboratorium. And they said it is so polluted it must immediately be chlorinated. Impossible. A lake like that would use all the chlorine in the world. Stwierdzono, że jezioro to jest tak bardzo zanieczyszczone, iż musi być natychmiast chlorowane. Fish is not what it used to be. Ryby nie są już więcej tym, czym były. In fact, all over the world, fish are becoming more and more heavily parasitized. Pojawiły się pewne pasożyty, które zaczynają żyć w rybach. A new scientist recently published an article on seafood called Parasites for Supper. To też w tym czasopiśmie Nowy Naukowiec umieszczono artykuł, który zatytułowany został Czyżbyśmy mieli pasożyty na kolację? And it says we're in some kind of ostrich-like vicious circle. We don't know about these flukes, so we don't look for them. Jest powiedziane, że my jesteśmy w swego rodzaju kręgu. Forget about that one. Read this one. Ostrygi. Millions of people are walking around with these parasites in them. Miliony ludzi chodzi wokół tych wszystkich pasożytów. And then it shows some of these things happening. Potem pokazują tam te różne ilustracje, które wskazują, co się dzieje. And in the Soviet Union, they keep it a secret how many people are infected in the Soviet Union. Natomiast w byłym Związku Radzieckim utrzymywano w tajemnicy to, ile ludzi było skażonych już. Fish are very badly affected, but of course the unclean animals are even worse off. Ryby znajdują się pod wpływem tego wszystkiego, ale oczywiście nieczyste zwierzęta są jeszcze o wiele gorsze. And then all of a sudden the world started seeing new outbreaks of cholera. A w końcu zauważamy jeszcze nagle nowe pojawianie się odmian cholery. And in 1991 one of the biggest outbreaks in South America took place. Thousands of people died. W roku 91 taka bardzo silna epidemia właśnie cholery spowodowała tysiące śmiertelnych przypadków. And according to Rita Colwell, professor of microbiology at the University of Maryland, the main culprit is fish. I według Rity Colwell, która jest profesorem mikrobiologii na Uniwersytecie Maryland, właśnie bakteria cholery wzięła się ze zjadanych ryb. Right, so it seems to me as if all the animals are in trouble. Wszystko wskazuje mi na to, że świat zwierzęcy znajduje się rzeczywiście w kłopocie. But I still haven't given you an adequate answer for your little chicken in the back garden. Ale ja jeszcze wciąż nie dałem wam odpowiedzi, gdy chodzi o tę waszego małego kurczaczka w ogrodzie. So hold on to your seats, fasten your seat belts, because here they go. Tak więc siedźcie teraz pewnie na swoich krzesłach. Antibiotics. Antybiotyki. Instead of being reserved for proper therapy, antibiotics are being administered increasingly to counter unsatisfactory husbandry practices. Zwróćcie uwagę, że zamiast zastrzec jedynie do odpowiedniej terapii, antybiotyki zostały także wprowadzone i to w dużym stopniu w przypadkach mało satysfakcjonującej hodowli zwierząt. In fact, antibiotics are added to the feed of cattle because they somehow seem to grow faster with the antibiotics. Zaczęto dodawać pewne ilości antybiotyków także do pokarmu podawanego bydłu, dlatego że tym sposobem bydło okazuje się szybciej rośnie. And when they did an analysis of antibiotics in meat bought in any supermarket. I kiedy przeprowadzono analizę mięsa i ilości antybiotyków zawartych w mięsie kupowanym w każdym sklepie, they found very high levels of streptomycin, gentamicin, chloramphenicol, but no penicillin. A lot of those antibiotics, but no penicillin. Zauważono, że bardzo duże ilości znajdują się tam streptomycyny, czy gentamicyny i tych innych pozostałych antybiotyków, ale penicyliny tam nie odnaleziono. And notice also in chicken they found that 93% of any random bought chicken and 97% contained gentamicin and streptomycin. Proszę zwrócić uwagę, że gdy chodzi o kurczaki kupowane obojętnie gdzie, w jakim sklepie, zawierają aż 93% streptomycyny czy 97% gentamycyny. But no penicillin. Ale penicyliny nie ma. Because penicillin hasn't been used for more than 10 years.
Dlatego, że penicyliny już nie wykorzystuje się przez ponad 10 lat. Why? Because it has no effect anymore. Dlaczego? Bo ona już nie jest efektywna. So, if I buy a piece of chicken or a piece of beef, jeżeli ja kupię kawałek wołowiny lub kurczaka, the chances are that most of the chickens will have at least 3 antibiotics in them. To jest szansa na to, że przynajmniej kawałek kurczaka będzie zawierał około 3 antybiotyków. Most of the beef will have at least 2 antibiotics. A większość wołowiny będzie posiadała przynajmniej 2 antybiotyki. But some might even have 4 different kinds of antibiotics. A niektóre nawet posiadają 4 różnego rodzaju antybiotyki w sobie. And now the bomb. A teraz bomba. Bomba. Here are a number of bacteria. All of them can become pathogens. Tutaj mamy całą ilość, listę bakterii. And you will notice that beef and chicken bacteria are all almost 100% resistant to penicillin. Proszę zwrócić uwagę, że bakterie znajdujące się w wołowinie i w kurczaku prawie w 100% są odporne, uodpornione na penicylinę. In other words, if I take the bacteria out of that chicken and I put penicillin on them, they say, happy days, happy days. Inaczej mówiąc, jeżeli wziąłbym te wszystkie bakterie z tego kawałka mięsa wołowego czy kurczaka i na nie wysypał penicylinę, to one sobie i tak pośpiewają, nie przejmując się tym wcale. You will see that with all the other antibiotics, ale proszę zwrócić uwagę, że wszystkie inne antybiotyki, we have very high resistance. Mamy w ich przypadku bardzo silne uodpornienie. And here we can see the percentage resistance going sometimes here to the 95, sometimes even hundreds, but that's the general pattern. Very high resistance to antibiotics. Proszę zwrócić uwagę, że ta ilość procentowa uodpornienia jest bardzo wysoka na wszelkiego rodzaju antybiotyki. Here is an article which says mystery infection in hospital kills 7. Tutaj mamy artykuł, który zatytułowany jest Tajemnicza infekcja w szpitalach zabiła 7 osób. And then it killed 8 and 9 and 10 and 11 and 12 and they sealed off the whole hospital. A później zabijała jeszcze dalsze ilości osób, a w końcu objęła cały szpital. Now this is not an isolated case. We find it all over the world that all of a sudden epidemics are breaking out in hospitals and people are dying. My zauważamy, że nie jest to jednak przypadek odizolowany, ale jest to przykład tego, co dzieje się w wielu szpitalach, gdzie nagle jakaś epidemia zaczyna się szerzyć w szpitalu i ludzie umierają. They're getting diarrhea and high fevers and then they die. Zaczyna pojawiać się nagle silna biegunka, wysoka gorączka i ludzie umierają. Now let me explain that to you. Chciałbym wam powiedzieć. You're in a hospital because you're sick, right? W szpitalu znajdziecie się dlatego, że jesteście chorzy, prawda? If you've got a lung infection or an ear infection and you go to the doctor, what does he prescribe for you? Jeżeli macie jakieś zapalenie ucha czy jakiejś innej części i idziecie do lekarza, to co on wam przepisze? Antybiotyk. Antibiotic. Great. Oczywiście antybiotyk. So your ear infection gets better. Tak więc wtedy czujecie się lepiej, zanika. Why? Zapalenie. Dlaczego? Because the antibiotic has killed the bacteria in your body, your ear infection gets better. Dlatego, że bakterie w waszym organizmie zostały zabite, zniszczone przez antybiotyk, to wasze zapalenie ucha zanika. But now you have fewer bacteria in your body. Ale teraz w waszym ciele macie mniej bakterii. Is that right? Czy tak jest? Okay. Now you get an ordinary meal from the kitchen. Not a dirty meal, an ordinary meal. Wy teraz otrzymacie taki zwykły posiłek z kuchni. And let's say there's a piece of chicken or an egg or something like that or a glass of milk. Powiedzą, że macie tutaj kawałek kurczaka, czy jakieś jajko, czy może szklankę mleka. And there are some salmonella or campylobacter or one of those bacteria in there. I teraz tam znajduje się salmonella albo campylobacter albo jakieś inne bakterie. But they come from the chicken or the cow. Ale one teraz pochodzą już z kurczaka albo z krowy. So they are antibiotic resistant. I pochodzą z tych zwierząt, które już się uodporniły na antybiotyki. So they take over. I one natychmiast chodzą i zaczynają działać. And all of a sudden you get diarrhea and you get sick. I nagle ni stąd, ni zowąd macie biegunkę i chorujecie. So what does the doctor do? Co doktor robi? It gives you an antibiotic. Daje wam antybiotyk.
And what does the salmonella do? A co salmonella robi? Zadowolona z tego. And it gives you what? I w takim razie co wam daje? It gives you another antibiotic. Daje wam inny antybiotyk. And nothing works anymore. I nic już więcej nie działa. And that person dies. I dana osoba umiera. So this is a serious matter. Tak więc jest to bardzo poważna sprawa. Now if this is happening in hospitals, imagine what's happening in the world out there. To wyobraźcie sobie, jeśli dzieje się to w szpitalach, to co dzieje się w świecie? Diarrhea has become the number one killer of old people and young children. Biegunka staje się zabójcą numer jeden u osób starszych i u bardzo małych dzieci. And the resistance has spread through the entire farming industry, through every chicken and every cattle in the world. I teraz wyobraźcie sobie, że to wszystko w całym przemyśle hodowlanym dotyczy każdej sztuki bydła i każdego kurczaka. Remember, penicillin hasn't been used for 10 years and still there's 100% resistance. Bo zwróćcie uwagę, że od 10 lat nie używamy już penicyliny, a jeszcze nadal istnieje 100% uodpornienie na nią. So your little chicken in the back garden. Tak więc wasze małe kurcze w ogrodzie. In the last 10 years. W ostatnich 10 latach. Comes from an egg, comes from an egg, comes from an egg, comes from an egg, comes from an egg that somewhere had the antibiotic. Tak pochodziło z jednego jaja i z innego jaja i jeszcze z jaja, a gdzieś tam pochodziło uodpornione na antybiotyk. So although it lays a healthy egg, i to kurcze, które, ta kura, która wam składa, nosi zdrowe jaja, which is no doubt healthier than the one in the shop, które bez wątpienia są znacznie zdrowsze niż te w sklepie, it's carrying a bacterial time bomb. To i tak ma swego rodzaju bombę bakteriową. So it's no wonder that the magazines in the world are beginning to publish things like this, killers all around. Tak więc nic dziwnego, że tak duże czasopisma na całym świecie publikują artykuły zabójcy wszędzie wokół. See, hot dogs, food, you don't know what's safe anymore. Widzicie, nic nie jest bezpieczne dzisiaj. No wonder bacteria are becoming so virulent and so powerful that doctors are sometimes helpless as to cope with these things. Nic dziwnego, że bakterie stają się czasami tak żywotne i tak silne, że lekarze są zupełnie bez jakiejkolwiek nadziei. Seventh death from UK flesh-eating bug. 7 przypadków śmiertelnych na terenie Anglii u osób, które zjadały mięso. Malaria, it's back. Malaria wraca. This parasite is now resistant to all the medications that you can throw at it. Teraz już te wszystkie insekty są uodpornione na wszelkie inne rzeczy. A deadly scourge outwits the best efforts of science and returns with a vengeance, killing millions every year. A więc ta groźba śmierci powraca z powrotem i zabija miliony każdego roku. The world's deadliest scourges. I teraz mamy najbardziej śmiertelne choroby świata. Acute respiratory infection, bacterial or viral. Tu mamy infekcję naszego systemu oddychania przez bakterie. Diarrhea. Podobnie i gdy chodzi o biegunkę. Tuberculosis. Gdy chodzi o gruźlicę. This article is from last month. To z ubiegłego miesiąca pochodzi ten artykuł. Hepatitis B. Żółtaczka. Hepatitis. Malaria. Żółtaczka. Malaria. Measles. AIDS. No, ale dalsze choroby jeszcze. One's up there. Ale proszę zwrócić uwagę na te na górze. Diarrhea, biegunka, respiratory diseases and tuberculosis. Choroby układu oddechowego plus hepatitis B, the top four. Oraz żółtaczka. Te wszystkie 4 na początku. Those top four are all animal product related. To są wszystko choroby, które mają związek z produktami zwierzęcymi, pochodzenia zwierzęcego. It's time to make a choice. Czas na dokonanie wyboru. And now for my final cherry on top. A teraz moja ostatnia wisienka na samym szczycie. Here is a recent New Scientist, 1994, May 1994. Talks about mad brains. Mamy tutaj z maja 1994 roku jakiś artykuł, który zatytułowany został Szalone umysły. And it talks about the prion heresy. I tutaj jest mowa na temat herezji prion. Prion to jest maleńkie białko. That is absorbed without being digested. It's too small. It gets absorbed. Ono jest tak maleńkie, tak niewielkie, że zostaje przyswajane.
And then it goes and lodges in your brain. I ono wędruje i osiada się w naszym mózgu. And it causes a problem over there, which I'll explain in a moment. I powoduje problem, który właśnie chcę wyjaśnić. You see, it says here the idea that a simple protein could cause us an infection was very strange to science. Jest tutaj powiedziane, że idea maleńkiego białka jest niemożliwe, aby mogło nas niszczyć. Now, before I get to this slide, I want to tell you the story. Teraz chciałbym powiedzieć państwu pewną historię. A short while ago, a few years ago, all over the world, suddenly animals started dying. Cattle now. Kilka lat temu na świecie nagle zauważono, że bydło zaczyna zdychać. And they went demented. They went off their heads. I to wszystko miało źródło gdzieś tam w głowach. And the cows started running against walls and bashing each other. I krowy zaczęły uderzać głowami o ściany, zaczęły się same atakować. And the sheep started doing the same thing. To samo zaczęło się dziać wśród owiec. And even wild animals like deer and elk started doing the same thing. I nawet dzikie zwierzęta, rogacizna, to samo zaczęły robić. They killed the animals and looked at the brains of the cattle. I zaczęto zatem analizować i badać mózg bydła. They looked at the brains and they saw that the brains had gone all spongy. I zauważono, że stało się takie jak gąbka, mniej więcej ta substancja mózgowa. So they call it bovine spongiform encephalitis, BSE. BSE. Zaczęto to nazywać PSE. And they had to kill all these animals. Trzeba było zabić te zwierzęta. And in sheep it's called kuru. I z kolei owce zaczęto nazywać kuru. And they identified in the United States alone 360 huge herds with this disease. I aż 360 dużych stad trzeba było zabić w Stanach Zjednoczonych, dlatego że były skażone tą chorobą. Of course, this is millions for the industry. Money. Oczywiście dla przemysłu są to miliony pieniędzy. So they said, don't worry, it can't be transferred from the animal to another animal. Powiedziano, nie martwcie się, to się nie da, aby choroba została przeniesiona z jednego na drugie zwierzę. So even if you eat beef with prion in it, you won't get it. Tak więc, jeżeli będziecie zjadali wołowinę z tą substancją prion, z tym białkiem, to na pewno nie zachorujecie na to. April 1994, mad cow's disease passing on to cats. Ale proszę zwrócić uwagę, w kwietniu 1994 roku artykuł mówi o tym, że ta choroba z krów przeszła na koty. And then it explains here, never mind that, how it works and what happens. Tutaj jest mowa o tym, w jaki sposób to wszystko działało. Prion legacy. Hundreds of thousands of cattle infected with BSE have been destroyed in Britain alone. I w samej Wielkiej Brytanii trzeba było tysiące bydła zniszczyć, spalić ze względu właśnie na istnienie tego BSE. Now, prion disease in humans has some very long, fancy names. Natomiast istnienie właśnie tej choroby prion u ludzi ma bardzo taką długą i zabawną nazwę. For example, you don't have to translate. Przeróżne nazwy wymyślono dla tej choroby. And a little analysis showed that every year in England alone. I mała analiza danych wskazuje, że każdego roku jedynie w Anglii. Now I'm quoting the country with the most stringent health laws in Europe. I cytuję to dlatego, że Anglia należy do krajów, które mają w Europie najbardziej ostre przepisy dotyczące żywienia. 75,000 people die demented every year. 75 tysięcy ludzi każdego roku umiera na skutek właśnie tej choroby. And the point that I'm going to, trying to make here, i to, co chciałbym teraz tutaj pokazać, is that prion disease is far more common in humans than we think. Że dzisiaj ta choroba jest bardziej powszechna wśród ludzi niż zwierząt. And in fact there's very good evidence that Alzheimer's disease is a prion disease. I bardzo jest prawdopodobne, że choroba Alzheimera jest właśnie tą chorobą prion. Aha, you know Alzheimer's, right? O tej chorobie już słyszeliście, wie? And finally, genetic engineering is playing havoc with our animal stocks. I teraz w końcu inżynieria genetyczna zajęła się zwierzętami po to, aby zabawić się i sprawdzić te rzeczy. And they transplant human genes into pigs to make them leaner and bigger. Dokonano transplantacji pewnych genów ludzkich do zwierząt po to, aby te stały się jeszcze większe.
But once you interfere with the genetics that I believe God has put into the animal kingdom. Ale wiecie, jeżeli wy raz będziecie ingerowali do struktury genetycznej jakichkolwiek stworzeń, co ja wierzę, Bóg tylko mógł uczynić stwarzając. You might get a bigger and leaner pig. To być może wasza świnia będzie troszeczkę dłuższa, większa. But look at this, what happened. Ale posłuchajcie, co się stało. However, it says here, it was generally detrimental to the health of the pigs. Faktycznie jest tutaj powiedziane, stało się to w sensie ogólnym wyniszczające dla zdrowia. The pigs had high incidence of gastric ulcers. Pojawiły się bowiem różnego rodzaju wrzody przewodu pokarmowego u świń. Arthritis. Artretyzm. They had heart problems. Miały także skin disease, problemy sercowe. Renal disease. I inne choroby. Just imagine how diseased that meat must be. Możecie sobie wyobrazić, jak szkodliwe jest mięso z tych zwierząt. So to sum up for you. Po to, aby to podsumować wam. At the best of times, through all generation, meat and animal products was never good for you. Nigdy, nawet w tych najlepszych czasach, mięsne produkty nie były dobre dla człowieka. But if ever there was a time when we should make every effort to live healthily and preferably give it up. Ale jeżeli kiedykolwiek był czas, kiedy powinniśmy zrobić coś, by żyć lepiej i zdrowiej, then it is now. To jest to teraz. And will you allow me to answer your question? Czy pozwolicie, że odpowiem wam na wasze pytanie? Because I know what your questions are. I hear them every time, the same question. Dlatego, że ja wiem, że za każdym razem przychodzicie do mnie z pewnymi pytaniami. You want to tell me, yeah, but what about plants? You also grow them in manure and you do all this and you do that to them and it's just as bad, I might as well eat meat. I wy jesteście gotowi zaraz mi powiedzieć, no a co jeśli chodzi o rośliny? Przecież my także używamy nawozów i tak samo teraz bierzemy te odchody kurze i to wszystko i tak samo to rośnie na tym. Is that your question? Czy takie macie pytanie? Do you want me to answer it? Chcecie, żebym wam odpowiedział na to pytanie? Aha, okay. Animals get their food for growth from what you give them. Zwierzęta zjadają to, co dacie im do jedzenia. Plants have their roots, even if it is in manure. Natomiast rośliny mają swoje korzenie, nawet jeśli obsypiemy ziemię nawozem. But they don't absorb organic material out of the ground. Ale one nie przyswajają sobie pewnych materiałów organicznych z ziemi. They make their own organic material from carbon dioxide through photosynthesis. One bowiem powodują, że organiczny materiał powstaje z fotosyntezy. And the toxins of the world are organic materials. I pamiętajmy, że wszystkie toksyczne substancje na tym świecie to są właśnie organicznego charakteru. So a pig that I feed manure becomes manure. Pamiętajmy, że świnia, która karmiona jest odchodami, staje się odchodem. But a plant that grows in manure does not become manure. Ale roślina, która rośnie na odchodach, wcale nie staje się odchodem. Guten Appetit. Smacznego. Thank you. Dziękuję bardzo.